Jak nazywały się te twoje koleżanki, które zawsze się za ręce trzymały? Bieźniarki? Tak, tak. A, już wiem. Biskupowa z Gliniakową były przyjaciółki. Razem były w Oświęcimiu, razem były później w dalszych obozach i na wolności jedna bez drugiej żyć nie mogły. Zdjęcie naszej grupy w obozie w Sachsenhausen. Cała nasza grupa. Więźniowie z tyłu, a z przodu siedzą uczniowie.